Święty Paweł mówi, ale teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. Nasza wiara katolicka, chrześcijańska jest wiarą, można powiedzieć, wiarą bliskości, bo wyszliśmy od bliskości Boga, pochodzimy od Jego serca i tutaj na ziemi możemy budować bliskość z Bogiem, mądrą bliskość z drugim człowiekiem, mądrą bliskość też z samym sobą i te relacje z Bogiem, z drugim człowiekiem, z samym sobą są też dla nas drogą do powrotu do bliskości z Bogiem, bo tam dążymy do tego, żeby żyć w Jego sercu, w mieszkaniu, które On dla nas przygotował w niebie. I to się dzieje przez Chrystusa, przez Jego krew. Krew, która zniszczyła mur, który oddzielał nas od Boga. Krew, która zgładziła nasz grzech, który oddzielał nas od Boga, który sprawiał, że żyliśmy daleko od Boga. Więc krew Chrystusa pokonuje te mury grzechów i krew Chrystusa czyni nas bliskimi Bogu. I przez tę bliskość tutaj budowaną na ziemi z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą dążymy do bliskości tej pełnej, tej wiecznej, którą nazywamy niebem.